Co ja zrobię? O, przecież nie mogę wrócić jeszcze do zamku, bo Igor miałby powód do śmiania się ze mnie przez wieczność. Termofor? Królicza łapa na szczęście? Okulary przeciwksiężycowe? Deska surfingowa? Czy naprawdę tego potrzebujesz, Nianiu? Wyjeżdżamy tylko na weekend. Tak. Nianiu, to może być właśnie tu. O, w takim razie nic nie potrzebuję. Nie musimy nawet nigdzie jechać. Oczywiście, że musimy tam jechać. Jak inaczej tam dotrzemy? Gdzie? Do hotelu. Mówiłeś, że to tu. Wcale nie. O, ty kłamczuchu, powiedziałeś, że to jest właśnie tutaj. Nie tutaj. Tutaj. Co, proszę? Nieważne, Nianiu, nieistotne. Chodzi mi o to, że znalazłem najbardziej ponury, złowieszczy, upiorny i sfatygowany hotel, jaki moglibyśmy sobie tylko wymarzyć na urlop. O, jak miło! Rzeczywiście miło. Upiorny hotelu? Przybywamy. Tak? Tak, wyjeżdżam. W sumie prawie tracę przytomność. To znaczy, to były najgorsze deski, na jakich kiedykolwiek spałem. I nie były pastowane już chyba od wieku. Chce się pan poskarżyć? Gdzie jest mikser? O, tutaj. Nie skarżę się, żadnych skarg. Nic nie mówię. Proszę rachunek i gazetę. Macie dzisiejszy dziennik transylwański? Proszę bardzo. O, dziękuję. 25 drachm wystarczy? 25? Ale to trochę skąpo. Tak, prawda. Czy to obelga? Transylwańska drachma jest praktycznie bezwartościowa. O, no to 50 drachm wystarczy na gazetę. Ach, ile w ogóle ma pan gotówki? O, no niech popatrzę. Około 10 tysięcy. Wystarczy na weekend, co? Nie wystarczy nawet na poranną gazetę. O, w takim razie dopisz to do rachunku. O, dziękuję. Upadek transylwańskiej drachmy. Co to znaczy? To znaczy, że pańska drachma nie jest warta nawet spinaczy, z których ją biją. Nie jest? Słuchaj, wartość transylwańskiej drachmy spadła dzisiaj o 100%. O, jejku. Chyba w takim razie będę musiał skrócić pobyt w tym luksusowym hotelu bardzo. Jaka szkoda. Chyba będę musiał opuścić upiorny hotel. O, bynajmniej. Nie zapłacił pan za nocleg, a my nie zamierzamy przyjąć pańskiej bezwartościowej waluty. O, no to co mam zrobić? Musi pan to odpracować. Hej, chwileczkę. Słuchaj, jestem hrabią i ja nie pracuję. Źle. Staniesz nad zlewem i nie licz na nic więcej. O, tak? O, tak. O, tak. O, tak. No to dobra. Hej, mydełko, nadchodzę. Jejku, to zajmie mi całą wieczność. Może dlatego mówią, że tam, gdzie jest życie, jest i mydło. O. Nareszcie jesteśmy, a pogoda jest wprost wymarzona. Jestem mokra! Pióra mi się przykleiły do pleców! Idealnie. Popatrz tylko. Burzowe chmury, złowieszczy księżyc, ciemno, mgliście i posępnie. Jeśli teraz jest tak fajnie, tylko pomyśl, co będzie, jak przyjdzie noc. Pomyślę! Ale w twoim wypadku, Nianiu, poczekaj, aż zobaczysz. Idziemy, Nianiu! Bardzo dobrze, panie Igorze! O, mam tylko nadzieję, że mój kaczuś jest w jakimś lepszym miejscu. Wiesz, Dimitri, aż mam ciarki, jak w zamku jest tak pusto. Za każdym razem, jak zamknę oczy, widzę małe zielone potworki. A widziałeś się z psychiatrą, Stanisławie? Nie, na razie tylko z tymi zielonymi potworkami. Nie, skończyłeś jeszcze? Chyba żartujesz. No to je zostaw. O, dzięki, dzięki. I zanieś kolację naszym specjalnym gościom w apartamencie. Czy nie chciałeś powiedzieć w apartamencie? Zrozumiesz, jak go zobaczysz. O, świetnie. Dobra, gdzie kolacja? Kucharz jeszcze jej nie zrobił. A gdzie jest kucharz? Właśnie skończył mycie naczyń. Nie, to ja skończyłem. Hej, nie chcesz mi powiedzieć? Dla pana zepsuty stek na spleśniałym chlebie ze zjełczałym masłem. Fuj. A pani prosi o kanapkę z masłem orzechowym, kremem i wisienką na górze. Niania lubi takie kanapki. O. Nianiu, dlaczego cię opuściłem? Do roboty, kucharzu, mikser się niecierpliwi. Tak, szefie, już szefie. A potem, gońcu, zabierz jedzenie na górę, przy okazji odkurz schody pokojówko, zanim wrócisz pomywaczu do swych obowiązków. O, może taka odmiana jest lepsza, a może potrzebuję odpoczynku? W sumie to muszę przecież odpracować 3 miliony drachm rachunku. Dobra, jedziemy. Jeden zepsuty stek z mydłem i plasterkiem dywanu. Wymyć masło orzechowe. O, ho, ho, ho. Nakremować odkurzacz, wyprać chleb, rozwałkować wiśnie. Wypić płyn do naczyń, odkurzyć śluz, wrzucić dywan do wanny, napluć na podłogę i to wszystko. Obsługa hotelowa! Wejść! Tak, panie, posiłek na tacy. O, wchodzę. Zapalę światło. A gdzie jest... Nie. Co proszę? Bez światła. Proszę zamknąć drzwi. Zamknąć? Ale tutaj jest ciemno. Cudownie ciemno. Zamknij drzwi. Tak, panie, już panie. Tak lepiej. Rewelacyjnie mrocznie.
Wie pan, przypomina mi pan jednego mojego znajomego. Słyszę, jak cudowna pleśń rośnie w ciemnościach, a grzyb wspina się po nogach łóżka. Słuchaj, dam ci tę kolację i się stąd zmywam. Przynieś ją tutaj. Oczywiście, gdzie jest tutaj? Trochę bardziej na prawo. O, jasne. Ała! Nie, to jest stolik do kawy. Bardziej na prawo. Dobra, dobra, bez nerwów. Ja ty... O! A to jest akurat umywalka. O! Znalazłeś właśnie szafę. Dwa kroki na lewo i... O, udało się. Możesz iść. Wielkie nieba. Nie mów tak. Przypominasz mi mojego znajomego. O, przepraszam, przepraszam. Dobranoc. Ojej. Dobranoc, szafo. Ojej. Dobranoc, umywalko. Ojej. Dobranoc, stoliku. Moje łydki, moje żebra, mój dziób. Hej, moja kanapka. Tak, madam, właśnie idę. Halo, madam, nie mogę wejść. Nie możesz wejść. Wyjęłam już dziób i nakręciłam pióra na bałki. Po prostu postaw na podłodze. Czy są na niej wiśnie? Nie, jest w różyczki i ma plamy z sosu. Zamawiałam wiśnie. O, kanapka. Myślałem, że chodzi o dywan. Nie zamawiałam dywanu. Wiem, wiem, madam, ja tylko... O, jest prawie tak głupia jak niania. Och, kochana niania. Gdyby tylko tutaj była. Tutaj? Tak, tutaj, znaczy tak. Wypiłabym jeszcze kubek gorącego kakao. Nie mogę bez niego zasnąć. Co, teraz? Ale jest 2:45. Nieważne, skąd weźmiesz krowę. Chcę kakao. O, jest tak głupia jak niania. Dobrze, madam, zobaczę, czy kucharz zrobi jeszcze kakao. O, cześć, szefie. Czego chcesz? Pani z apartamentu chciałaby kubek kakao. Zapomnij. Zapomnij? Od teraz mam wolne. A co z pomywaczem? On też ma wolne. No to już jest nas trzech, więc dobranoc. 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 Czy słyszałeś może coś? Niby co. No tak. W porządku, to tylko mikser. Dobra, szefie, kakao dla pani z apartamentu. Z przyjemnością. Jedno kakao. Dzięki, dzięki, już lecę. Halo, kakao. Hej, ona podobno nie zaśnie bez kubka kakao, wiesz, szefie? Słyszałem. O. Witam, wasza gruba portfelowość. Dzień dobry również pani. Dwa wielkie lux deluxe większe niż zazwyczaj śniadanka, prawda wasza arcybogatość? Byłoby miło, moja droga. Powiem szefowi kuchni, żeby podał na boku zgniłe jajo, dobrze? Doda to panu trochę kolorków w tył, odszyty. Dziękuję. Z tej młodej damy byłoby przepyszne śniadanko. O nie, głuptasie, to kucharz robi śniadanie. Miałem na myśli śniadanie wampira, nianiu. Co więcej, ona chyba mnie lubi. Wygląda jak chuda szubienica albo jak dżdżownica. A, szubienica. Wreszcie coś, co naprawdę lubię. Tak, byłaby świetna zupa, prawda? Zupa? Zupa? Jaka zupa? Z dżdżownicy? Nie schowałaś przy śniadaniu mózgu do głowy? Nie ma potrzeby być niegrzecznym. Nie spałam za dobrze. Przez całutką noc śnił mi się mój mały, biedny kaczuś. O, nie martw się swoim kaczu, naszym panem. Dostaje większe śniadania niż jest w stanie zjeść. Dwa wielkie lux deluxe większe niż zazwyczaj śniadarka, szefie. Jedno ze zgniłym jajem na boku. To wszystko dla pary z apartamentu, więc zrób to migiem. Migiem to ja nie mogę. Nie spałem do 3:00 w nocy, łażąc za tą parką. Tą parką? Słuchaj, frajerze, ten gość to chyba jakiś angielski lord. Nazywa tę panią swoją nianią. Nianią? Ja też mam nianię. Ty? Tak, ja. Gdyby tu była, zabrałaby mnie stąd w mgnieniu oka. Nie zniosę kaczki z omamami, więc zamknij dziób i otwórz piekarek. Jaka miła dziewczyna. I z taką siłą przebicia. Frejerze? Kaczulo. Kawa dla pary z apartamentu. Są w holu. Dobra, w porządku. Kawa. Śpisz na swojej zmianie, co, frajerze? Moje imię raz na zawsze to Kaczula. Ale jak chcesz, możesz mnie nazywać frajerem. Polizać ci buty? Później, później, jest sobota. O, mam lizać je wcześniej, poniedziałek, piątek? Akurat w soboty w holu wystawiamy komedię o 11:30. Będziesz tam. Hej, dzięki. Zagrasz główną rolę. O, to jest, że co? Wielki Strusiolini, uznany iluzjonista, miał być gwiazdą dzisiejszego wieczoru, ale zniknął. To dopiero niezła sztuczka. Więc Wielki Kaczuloni zajmie jego miejsce. O, więc nie jestem potrzebny. Ależ jesteś. Wielki Kaczuloni to ty. Hej, ale ja nie jestem magikiem. Będziesz wspaniały. Zobaczysz, będę fatalny. Będę po prostu super. Wiedziałem, że masz to w sobie, a jeśli chciałbyś to zachować, bądź dobry. Bądź dobry, bardzo dobry. A teraz, panie i panowie, największa atrakcja upiornego hotelu.
Tutaj prosto z triumfalnych występów na wielu scenach świata. Nieoceniony, brak mi zwyczajnie słów. Wystarczy, że po prostu powiem. Wielki Cacciuloni! Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra! Tak, dobry wieczór, a zwłaszcza dobry wieczór. O, panie Igorze, to czarodziej! Uwielbiam dobrych magików, a pan? Grabarz jest dużo ciekawszy. Jako moją pierwszą sztuczkę pokażę niezwykłą umiejętność czytania w myślach. Razem z pomocą pięknej asystentki, księżniczki Gloriany. Księżniczko Gloriano? Dziękuję, księżniczko Gloriano. A teraz, moja droga, wybierz spośród widzów pana i panią jako pomocników. Oczywiście wybiorę. Wybieram was. Mnie? W porządku, jeśli nalegasz, moja droga, chodź ze mną, nianiu. Daję słowo, panie i panowie, że nigdy wcześniej nie widziałem tych ludzi na oczy. Czy potwierdzają państwo, że nigdy ich nie ja... Aj. Igorze, nianiu! O, jejuniu, co za jasnowic, panie Igorze! Od razu odgadł nasze imiona! Co wy robicie tutaj w tym upiornym hotelu? Zna nawet nazwę naszego hotelu i w ogóle! Nianiu, to ja! Nie, niania, to ja, a ty to wielki Cacciuloni! Nie, to ja! O, Kaczusiu! O, proszę wyjść, Kaczusiu Ponczusiu. Niania ma dla ciebie czekoladową marcheweczkę. Odejdź, nie zamierzam wyjść. Zostałem absolutnie upokorzony. Hrabia Kaczula, spędziłem cały weekend usługując własnemu lokajowi i niani. Teraz będę pośmiewiskiem. Nie pisnę słówka na ten temat, milordzie. Ty w ogóle już nie piśniesz, jeśli stąd wyjdę. O, wchodzimy za minutę. O, wyjdź wreszcie, to niania da ci drachmę na brokułowego lizaka. Zatrzymaj sobie swojego lizaka i swoje drachmy? Chcecie zapłacić rachunek drachmami? Transylwańskimi drachmami? Tak. Dobrze, zaraz schodzę. O, grzeczny Kaczuś. Muszę to zobaczyć, głup taki. Poczekajcie, aż zapłacą. Proszę bardzo, panie, rachunek. Ojejku, tu są różne cyferki. Nie znam się na cyferkach. Oby potrafiła zmywać naczynia. Tak, w porządku. No i patrzcie, tylko poczekajcie. Dziękuję, panie. Pani, chciałbym powiedzieć, że to prawdziwa przyjemność gościć państwa. Hej, co się dzieje? Właśnie zapłacili transylwańskimi drachmami. Więc? Są bez wartości. Bez wartości? Widział pan pierwsze strony dzisiejszych gazet? Drachma na fali. Transylwańska drachma poszła w górę o 100%. Hej, to świetnie! Świetnie? Tak, świetnie! Moje pieniądze są warte 100 razy więcej niż były warte, gdy były warte więcej niż były warte! Nie! Co to za złość? Jest pan znów bogaty! Ale ja zamieniłem moje drachmy na worek żelków! Z synaltym jednego z gości myślałem, że to okazja! Nie ma pan smykałki do interesów, panie. Ach, więc zostanie pan do końca tygodnia odpracować dług. O, nie! O, mam niezły pomysł! A? Tak? Skoro nasze pieniądze są więcej warte... Tak, nianiu, tak? Pan Igor i ja możemy zostać razem z tobą do końca tygodnia! Nianiu, jesteś trąba, nianiu. To był zaszczyt gościć państwa, madame. A ty? Naprawiać gości, służyć dachom, gotować buty i polerować kaczkę, szorować trawnik. I tak, gdy złote słońce powoli wschodzi nad wzgórzami, a serce hrabiego Kaczuli truchleje z przerażenia, mówimy do widzenia uroczemu kurortowi, jego boiskom, piaszczystym plażom, luksusowym hotelom i... Dobranoc wszystkim. Nieważne, kim jesteście.